Cześć Krysia, cześć. A ty książki dla dzieci czytasz? Czytam, ale dzieciom czytam. A słyszałam, że te monochromatyczne książeczki są najlepsze dla takich dzidziusiów jak mój. No zobacz sama, proszę. Jeden czarno-biały obrazek i to jest książka? Z ciebie to prawdziwa książkowa pani gadżet i polonistka w jednym. Poczytaj nowinki, to zobaczysz sama. A czy zadziała i czy się młodej spodoba? Zobaczymy. W każdym razie ja idę te zanieść do domu. Na razie. Odpowiadając na pytanie, kiedy zacząć czytać, ja bym zadał bardziej pytanie, co czytać, czyli dostosować książkę do wieku i możliwości dziecka. A więc w przypadku małych dzieci mogą być to książeczki, gdzie uczymy słów. W przypadku dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą być to książeczki tak zwane psychoedukacyjne, mówiące o tym, czym jest emocja, jak ją przeżywać, jak rozwiązywać problemy. A w przypadku nastolatków one już same będą chciały podejmować decyzje, mając pewne schematy wykształcone już w tym wcześniejszym okresie rozwojowym, możemy być spokojni, że będą wybierały odpowiednie dla nich lektury. Katarzyna Kołodziejczyk, piotrkowska piosenkarka, która śpiewa od zawsze. Muzyka jej w duszy gra, przede wszystkim francuska, którą wykonuje właśnie w tym języku. Certaines personnes passent, quittent la table, mais nous étions des âmes jumelles. Poza tym Kasia śpiewa w wielu różnych językach. Muzykę pop, gospel, soul, swingujący jazz. Jej droga do gwiazd wiodła przez wiele prestiżowych festiwali, między innymi Festiwal Top Trendy, Festiwal Premier w Opolu, SK Music Awards, po Międzynarodowy Festiwal Edith Piaf, gdzie otrzymała nagrodę specjalną. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et jaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. A także Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej, gdzie otrzymała Grand Prix. Obok muzyki Kasia kocha malarstwo i literaturę. Jej ulubioną epoką literacką jest XVIII wiek we Francji. Czy rodzice czytali małej Kasi książki? Tak, czytali małej Kasi książki. Co więcej, nauczyli Kasię bardzo szybko czytać. Także w przedszkolu to ja już czytałam koleżankom i kolegom książki. Nawet nauczycielki mnie wykorzystywały czasem na ciszy, żeby czytać dzieciom do snu. Ale rzeczywiście to jest, książka to jest takie moje najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa. I zapach nowej książki, bo rodzice mi kupowali raz w tygodniu przynajmniej nową książkę, pachnącą. Była taka księgarnia na rogu, naprzeciwko Ojców Bernardynów. I tam właśnie dostawałam co tydzień nową książkę. Pachnącą drukiem. Czy czytanie to był taki rytuał u Kasi w domu? Tak, to był zdecydowanie rytuał u mnie w domu. Mój tata bardzo dużo czytał. Moja mama miała dużo więcej zajęć, więc nie była w stanie tak bardzo się poświęcić czytaniu. Ale do tej pory przy każdej okazji, żeby mi kupić prezent, idzie do Empiku, więc to jednak pozostało do dzisiaj. A czy jest jakaś książka, która z dzieciństwa pozostała w pamięci najbardziej, ulubiona? Wydaje mi się, że W pustyni i w puszczy. Nie wiem, która to była klasa, chyba 4. albo 6. Ale ja tak bardzo przepadłam, zakochałam się w tej książce, że kiedy musiałam na 8 rano iść do szkoły, a wieczorem już po 22 nie mogłam czytać, to wstawałam o 6 rano, żeby jeszcze rozdział móc przeczytać przed pójściem do szkoły. Czyli rozumiem, że Nel była tą ulubioną bohaterką. Chyba Staś. Chyba bardziej Staś. Czy lubiłaś czytać lektury szkolne? Ja uwielbiałam w ogóle czytać. Nie przeszkadzało mi czytanie. Może dlatego, czy studia humanistyczne skończyłam, bo to czytanie rzeczywiście takie było dla mnie przyjemnością, nie było karą w każdym razie. Może nie wszystkie lektury jakoś tam lubiłam specjalnie.
zwłaszcza pisane wierszem, bo jakoś tak za poezją nie do końca przepadałam, ale generalnie powieści bardzo lubiłam. Książki zainspirowały cię, czy może jakaś jedna konkretna książka zainspirowała cię w twoim życiu zawodowym? No właśnie, jedna książka, ta Manon Lescaut, mnie zainspirowała. Generalnie książki francuskie mnie bardzo inspirowały jeszcze w liceum, kiedy uczyłam się języka francuskiego. Bardzo chciałam iść na romanistykę. Francuzi mają niesamowity format taki wymyślony w 53 roku, ubiegłego stulecia już można tak powiedzieć. Livre de poche. To jest taka książka kieszonkowa. Ona jest malutka, ma 10 cm chyba na 18. Każdy może ją włożyć w kieszeń. I to zrobiło rzeczywiście rewolucję we Francji. I te livre de poche, te kieszonkowe książeczki, wszyscy Francuzi mają ze sobą. Tam rzeczywiście jak się jedzie metrem, rzadziej się widzi kogoś ze smartfonem, a częściej z książką. I rzeczywiście nawet jeśli chodzi o ilość wydanych książek, to we Francji to jest około 66 tysięcy rocznie. To w Polsce jest ponad połowę mniej, ale to właśnie zawdzięczają tym kieszonkowym książeczkom. I ja się w to wciągnęłam właśnie w liceum, kiedy dostałam parę takich książeczek francuskich, livre de poche. I wtedy, zresztą uważam, że to jest super sprawa, czytanie w języku obcym, bo się świetnie się uczy rzeczywiście, to bardzo pomaga. No i później na studiach, no to już czytałam non-stop, bo literaturę studiowałam francuską, więc to jakby no naturalnie przeszło. I później ta postać Manon Lescaut, która mnie inspirowała aż do pisania pracy magisterskiej i pisałam właśnie pracę o Manon Lescaut, różnych takich odzwierciedleniach Magdaleny Upadłej w literaturze i w malarstwie. W podróży, podczas wakacji książka ci towarzyszy? W tej chwili już mniej, bo mam samochód, ale kiedyś jak jeździłam pociągiem, to nie było możliwości, żebym nie wzięła czegoś do pociągu, bo jeździłam do Krakowa 2 razy w tygodniu w zasadzie. Wracałam w piątek, wyjeżdżałam w niedzielę wieczorem, więc cała ta podróż mijała błyskawicznie. I po prostu książka to było coś niesamowitego. Tylko, że na podróż to brałam takie, które się rzeczywiście szybko czytało, jak Tolkiena czy Browna, to jest takie były rzeczywiście podróżnicze książki. Co dorosła Kasia czyta najchętniej? Dorosła Kasia najchętniej chyba czyta książki historyczno-kryminalne, tak mnie się wydaje. Albo takie z pogranicza kryminału, literatury historycznej też, bo na przykład To ja byłem Vermeerem, albo Szyfr Szekspira, takie trochę literacko-historyczno-zagadkowe, powiedzmy, powieści. To bardzo lubię też, ale dla mnie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi na przykład o literaturę związaną z kwestiami zdrowotnymi, bo to mnie bardzo w życiu pomogło i to rzeczywiście okazuje się, że jest niesamowity wybór, jeśli chodzi o książki dotyczące zdrowia. Nie wszystkie są tej samej świetnej jakości i wiadomo, że musimy sami jakby odsiewać to, co napisano, może nie do końca bazując na jakichś badaniach. Ale generalnie mnóstwo jest takich książek, które mogą bardzo pomóc w życiu. Kiedyś przeczytałam wszystko na przykład o reinkarnacji po stracie bliskiej osoby, bo rzeczywiście ten temat mnie bardzo, bardzo zainteresował. I tak generalnie nie ma dla mnie ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę. Jeśli się czymś zafascynuje, to od razu wjeżdżam w ten nurt. A książki najczęściej kupujesz, wypożyczasz? Muszę się przyznać, że książki kupuję najczęściej. Wiem, że można wypożyczyć książkę, ale ja uwielbiam zapach druku. To jest moje najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Po prostu zapach tej nowej bajki co tydzień i po prostu jak otwierałam tą bajkę, ten zapach druku, to jest moje dzieciństwo. Więc ja po prostu kupuję tą książkę dla tego pięknego zapachu. Wiem, że mogłabym kupić używaną, mogłabym wypożyczyć w bibliotece, ale to jest coś niesamowitego. To w związku z tym opowiedz nam teraz, jak wygląda twoja biblioteczka domowa. Ojejku, to jest bardzo duża biblioteczka i powiem szczerze, że podczas przeprowadzek to jest największy problem i największa bolączka to przenieść, bo książki, nie dość, że jest ich dużo, to są bardzo ciężkie. Bo mam też dużo wydawnictw, takich wydawnictw klasycznej literatury, które po prostu no, są nieodzowne, które trzeba mieć i to są takie rzeczywiście wydania bardzo porządne, nie są to kieszonkowe książeczki, tylko to są takie rzeczywiście w grubych oprawach, twardych, złote napisy, pięknie wyglądające, pięknie się je czyta, także ważą swoje. Audiobooki lubię, chociaż w tej chwili tak naprawdę od czasu pandemii, ponieważ artystycznie przestało się dużo dziać, no to musiałam znaleźć inną pracę i
właśnie zostałam lektorem audiobooków, więc ja czytam audiobooki i tak po pracy już może niekoniecznie ich dużo słucham, bo oczywiście każdy się zastanawia, jak było łączenie, gdzie było łączenie, między jakim rozdziałem, ale lubię, rzeczywiście lubię, jak są dobrze zrobione audiobooki, to jest coś przepięknego, zwłaszcza w podróży, no bo jeśli się prowadzi samochód, nie jest się w pociągu czy autobusie, no to przynajmniej to pozwala przeczytać nową książkę jadąc. Literatura inspiruje cię jako muzyka? Oczywiście, że tak. Tam jest tyle motywów, tyle emocji, tyle rzeczy, które można sobie wyobrazić. Zresztą te piosenki francuskie, które ja śpiewam, to nie są teksty współczesne. Wiemy, że teraz dużo tekstów jest takich, które może nie mają jakoś szczególnie wyjątkowej treści, czasem są w paru słowach zawarte. Natomiast te piosenki, które ja śpiewam, są to głównie piosenki starsze, z lat 60., 40., 50. ubiegłego stulecia. Więc piosenki Edith Piaf miały rzeczywiście, były pisane przez osoby predestynowane do tego. One zajmowały się tylko tym i rzeczywiście pisały pięknie. Pisały jak najlepsi poeci, można by to wydać w tomikach. I to by było rzeczywiście bardzo, bardzo piękne, bardzo głębokie, bardzo wyraziste, bardzo emocjonalne. Te wszystkie teksty, ja zawsze jak interpretuję, to się zastanawiam, jak można tak pięknie napisać.